jesteście młodymi ludźmi. Życzę wam samych sukcesów w nadchodzących latach. Osobom, które kończą trzecią klasę, zdobądźcie wiedzę, która pozwoli wam w przyszłości osiągnąć wymarzone cele. A wrócę jeszcze później do pani dyrektor, bo będzie taki moment, kiedy będziemy mogli tutaj powiedzieć kilka bardzo dobrych słów na temat naszej pani dyrektor, która też dzisiaj się będzie niestety z nami żegnała. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Tych wyróżnień, tak jak powiedziałem, będzie bardzo dużo, ale jednego absolwenta chciałbym szczególnie pogratulować, szczególnie jednemu absolwentowi. Gratulacje dla Tomasza Brucha, absolwenta gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie, za wybitne osiągnięcia w nauce oraz godne reprezentowanie gminy Ślesin. Zapraszam. Wypadałoby, żebym się nie odniosła do słów pana odnośnie egzaminów. Tak, egzaminy od paru lat, wyniki nie są bardzo zadowalające. Są różne, z jednych przedmiotów idziemy trochę w górę, z drugich spadamy, ale to tak jest, że to nie zależy tylko od nas, to zależy też od tego, jaką młodzież dostajemy. Staramy się ich nie zatracić. Miał pan przykłady, prawda, że kto przychodzi dobry, i stara się być dobrym jeszcze przez te 3 lata. I potem to zawsze będzie dobrym. Także chciałam to spuentować. Nagroda dla Małgorzaty Wadelskiej za tytuł Omnibus Gimnazjalny. Nagroda dla Adriana Kubiaka za najlepszy wynik z egzaminu z części humanistycznej. Nagroda dla Małgorzaty Wadelskiej za najlepszy wynik z egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej. Nagroda dla Pauliny Wróbel za najlepszy wynik z egzaminu z części języka obcego. Nagroda dla Katarzyny Pilarczyk za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie. I rodziców też od razu prosimy. Też przeczytam pierwszą dedykację. List gratulacyjny. W uznaniu wysokich osiągnięć w nauce Katarzyny Małgorzaty Pilarczyk oraz godnego reprezentowania gimnazjum składamy państwu Renacie Dariuszowi Pilarczykom serdeczne gratulacje będące wyrazem szacunku i uznania dla waszej pracy i wysiłków związanych z edukacją i wychowaniem waszego dziecka. Nagroda dla Tomasza Brucha za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. I prosimy rodziców o odebranie listu gratulacyjnego. Nagroda dla Tobiasza Gaszy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Poprosimy rodziców.
Nagroda dla Darii Słowińskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Oczywiście prosimy również rodziców. Nagroda dla Aleksandry Soboty za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Katarzyny Stasiak za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Oliwii Staszak za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Rafała Mięckiewskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Anny Jaworskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Joanny Wesołowskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Sebastiana Łopaty za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Weroniki Kałużnej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagroda dla Anny Maraśkiewicz za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.